Mój królu złoty, nie mogłam się doczekać kolejnego odcinka. Jak ja to lubię. Mój ulubiony wąs na polskim YouTubie. Po tym to chyba potrzebuję terapii u psychologa. Dzień dobry moi mili, nie chce mi się na razie czytać tych przygłupich kawałów, dlatego dzisiaj po prostu bez zbędnego gadania zapraszam was na czwarty dzień matkowego daily. I nawet nie wiecie jak jestem szczęśliwy, że to przedostatni dzień i to się wreszcie kończy. Jeśli nie widziałeś jeszcze wczorajszego odcinka, to tutaj podrzucam kartę z odcinkiem, zachęcam do nadrobienia, a jeśli jesteś tu pierwszy raz i jeszcze nie subskrybujesz kanału, a chcesz być na bieżąco z treściami, to koniecznie zostaw suba teraz. A teraz zaczynamy! Kochani, jestem zaniepokojona i szczerze mówiąc nie wiem już co myśleć. Ostatnio zauważyłam naprawdę dziwne zachowanie mojej córeczki Zosi. Ostatnio wróciłam do domu, a Zosia biegała po pokoju, zaczepiając wszelkie lustra i przeglądając się w nich przez co najmniej 15 minut. Pomyślałam, że to może taka dziecięca zabawa, ale zaczęło się robić naprawdę dziwacznie, kiedy zaczęła wymawiać słowa od tyłu. Zapytałam ją, dlaczego to robi, a ona odpowiedziała, że przeczytała w książce o magicznych zwyczajach i postanowiła, że to będzie jej nowa super umiejętność. Nie jestem pewna, co o tym myśleć. Czy to tylko faza, czy może to jakiś tajemniczy etap rozwoju, ale to jeszcze nie wszystko. Ostatnio zorganizowała urodziny dla swoich pluszaków, a cała ceremonia polegała na tym, że zebrała je w kółko i zaczęła im opowiadać o jakimś nieistniejącym kraju, gdzie wszystkie zabawki mają skrzydła i uczą się latać. Zastanawiam się, czy to nie przez to, że kilka dni temu przeczytała bajkę o tym, jak świnki latają na księżyc. Zaczynam się martwić i zastanawiam, czy ktoś z was nie miał podobnych doświadczeń z dziećmi. Czy to tylko taka dziecięca wyobraźnia, czy może coś więcej? Ostatnio też doszło do kolejnego szokującego zdarzenia. Zosia postanowiła, że musi rozmawiać ze swoim pluszowym misiem w języku pingwinów. Przechodziła przez cały dom, pokazując mu jakieś figury taneczne i opowiadając mu o swoich planach na przyszłość. Podejrzewam, że ta fascynacja pingwinami zaczęła się od wizyty w ogrodzie zoologicznym, ale żeby od razu przekładać to na komunikację z misiem? Niesamowite! Mamuśka właśnie odkryła, że dzieci czasem się bawią. Szok i niedowierzanie. Rozumiem twoje zaniepokojenie. To z pewnością nie jest normalne, że dzieci bawią się, rozmawiają z pluszakami i używają wyobraźni. To chyba powód do wielkiego niepokoju i dramy rodzicielskiej. Z pewnością o wiele lepiej byłoby, gdyby tylko siedziała na tyłku i gapiła się w ścianę, prawda? Zosia powinna spędzać czas na bardziej pouczających zajęciach, takich jak na przykład analiza podatkowa. W zeszłym tygodniu wzięłam moje dziecko do kina. Syn biegał po sali, krzyczał, ale nie czułam potrzeby zwracania mu uwagi, bo dziecko po prostu się bawiło. I co? Nagle jakieś sztywne, zakompleksione panie z obsługi zaczęły mnie upominać, żebym uspokoiła syna, bo niby przeszkadza innym w oglądaniu filmu. To było dziecko, które się bawiło, a nie jakieś monstrum. Może i trochę za bardzo się rozkręciło, ale to normalne u dzieci. Myślałam, że w kinie można się trochę wyluzować, ale nie musi być jak w muzeum. Przecież to nie więzienie, tylko kino. Miejsce, gdzie powinno być wesoło. Naprawdę przestaję rozumieć, co się dzieje z tymi ludźmi. Dzieci mają prawo być dziećmi, a nie muszą siedzieć jak zakneblowane. Czy to naprawdę taka tragedia, że maluch się bawił? Niech ludzie wyluzują trochę i przestaną się czepiać. Kino to nie jest miejsce dla sztywniaków, tylko dla tych, którzy chcą się dobrze bawić. Moje dziecko nie zrobiło nic złego, a obsługa kina mogłaby się trochę ogarnąć. Kiedyś to było miejsce, gdzie można było się pośmiać i zrelaksować, a teraz trzeba się bać, że dostaniesz reprymendę za to, że dziecko trochę za głośno się zachowuje. Może pora, żebyśmy wszyscy przestali się tak bardzo spinać i zaczęli cieszyć się życiem. Chciałam tylko przypomnieć, że to kino, nie jakaś święta świątynia spokoju. Przecież płacimy za to, aby się dobrze bawić i odpocząć od szarej rzeczywistości. Czy tylko ja mam wrażenie, że dzisiaj wszyscy mają jakieś dziwne zasady i zero zrozumienia dla rodziców? Musimy przemyśleć, jakie wartości promujemy, bo czy naprawdę chcemy żyć w świecie, gdzie dzieci nie mają prawa do bycia dziećmi nawet w kinie? To ja pozwolę sobie zapytać inaczej. Czy naprawdę dożyliśmy tak dziwnych czasów, że niektórzy nieogarnięci rodzice mylą kino z placem zabaw? To nieważne, że zapłaciłeś za bilet, żeby móc w spokoju obejrzeć film. Masz siedzieć cicho, bo czyjś Brian musi się wyszaleć akurat w kinie. Ci, którzy nie rozumieją, to pewnie dzieci nie mają. Chyba wszyscy przecież przychodzą do kina, żeby obserwować dziecko, które biega po sali i drze japę, zamiast skupiać się na filmie. Niech te panie z obsługi zrozumieją, że to nie więzienie, tylko kino. Miejsce, w którym każdy ma prawo czuć się jak wesoła trupa cyrkowa na scenie. A jeśli ktoś ma inne zdanie, cóż, może po prostu nie rozumie sztuki życia. Karmienie piersią jest ważne nie tylko na początku życia maluchów. Wydaje mi się, że warto kontynuować to piękne doświadczenie jak najdłużej. Szczerze, jak gdybym mogła, karmiłabym nawet do 18 roku życia. Jest tego kilka powodów. Po pierwsze, naukowcy odkryli, że mleko matki jest kluczem do nieśmiertelności. Tak, tak, dobrze czytacie. Składniki zawarte w mleku matki pomagają zachować młodość i utrzymać energię przez wiele lat. Czy nie chcieliby
chcielibyście, aby wasze dzieci były młode i pełne energii do samego końca? Po drugie, karmienie piersią jest naturalnym środkiem przeciwko wszelkim chorobom. Wyobraźcie sobie, że wasze pociechy nigdy nie muszą przejmować się grypą, przeziębieniem czy innymi chorobami. Dzięki magicznym właściwościom mleka matki będą odporne na wszystko. Po trzecie, słyszałam, że dzieci karmione piersią do przynajmniej 6 roku życia zyskują nadludzką inteligencję. Mleko matki to prawdziwe źródło wiedzy i mądrości. My, mamy, możemy pomóc naszym dzieciom osiągnąć najwyższe IQ, a może nawet stać się geniuszami. Czy nie warto przemyśleć i spróbować? Karmienie piersią tak długo jak się da to właśnie klucz do szczęścia, zdrowia i sukcesu dla naszych maluchów. Dzięki temu nasze dzieci będą zawsze blisko nas, nawet gdy będą już pełnoprawnymi dorosłymi. Wspólnie będziemy czerpać radość z życia, nie martwiąc się o to, że nasze pociechy oddalą się od nas. Wiadomo, że są tacy, którzy mówią, że po pewnym czasie dzieci powinny zacząć eksperymentować z jedzeniem stałym, ale czy aby na pewno? Może właśnie nasze mleko to jedyne, czego nasze dzieci potrzebują przez całe ich życie. Ktoś pewnie zaraz weźmie mnie za wariatkę, ale tak właśnie myślę i zdania nie zmienię. Skoro długotrwałe karmienie piersią daje nadludzką inteligencję, to mam przypuszczenia graniczące z pewnością, że ktoś tutaj odstawił mleko matki zdecydowanie za wcześnie. Wszystkie matki powinny karmić przynajmniej do 18 albo i dłużej. Te, które po latach zaczynają wprowadzać do diety swoich dzieci inne pokarmy, muszą być po prostu nierozważne. A co do nieśmiertelności, to naprawdę warto zastanowić się, dlaczego naukowcy nie informują społeczeństwa o tym rewolucyjnym odkryciu. Czyżbyśmy wszyscy mogli żyć wiecznie, gdybyśmy tylko karmili się mlekiem matki już zawsze? A teraz, jak co odcinek w Daily, przechodzimy do krótkich historii internautów. Oglądam te odcinki i aż mi się przypomniała historia sprzed około miesiąca. Właśnie mieliśmy lecieć na wakacje, czekamy na samolot, który nie przyleciał, więc podstawili jakiś inny. Wylatujemy chwilę po 19:00. Przed nami mamusia z dwoma córkami na oko 7 i 10 lat. Wszystko git, aż w końcu zrobiło się ciemno. Młodsza zaczęła drzeć się na cały samolot. Nie dało się wytrzymać. Wszyscy zmęczeni, dziecko też, ale wystarczyłoby je czymś zająć. Mamuśka miała w dupie, grała sobie w Candy Crusha i słuchała muzyki na słuchawkach. Już nawet stewardessa poprosiła ją o próbę uciszenia, to paniusia nawet nie zrozumiała. Stewardessa mówiła po angielsku. Poprosiła mnie o przetłumaczenie, więc to zrobiłam, a ona zaczęła się na wszystkich drzeć, że to przecież dziecko. Po kilku minutach stewardessa odpuściła, ale ludzie cały czas gadali. W pewnym momencie zrobiło mi się słabo, więc poszłam do toalety obmyć twarz. Szybko doszłam do łazienki, jednak jak wyszłam, to od razu zostałam zaatakowana przez inną matkę, która wydarła się na mnie, że uderzyłam jej dziecko drzwiami. Nic takiego nie miało miejsca, ponieważ bąbelek był za nią. Ludzie zaczęli ją uspokajać, że przecież nic nie zrobiłam, a ona powinna pilnować dziecka. Oburzenie level hard. Wróciłam na swoje miejsce. Dolecieliśmy, ale okazało się, że ta druga matka jedzie z nami autokarem. Na szczęście inny hotel. Chłopcy w wieku około 10 i 12 lat cały czas krzyczeli, śmiali się etc. Była druga w nocy. Po zwróceniu uwagi przez rezydenta była wielka obraza majestatu. To była najgorsza podróż samolotem w moim życiu. Jestem fanem chodzenia po górach oraz przyrody. Moja przyszła praca będzie związana z lasem, dlatego często wędruję po parkach narodowych i zbieram zdjęcia, notatki itp. Raz byłem w Bieszczadach w Parku Narodowym na jednym z bardziej obleganych szlaków. Wszedłem na szczyt i zrobiłem sobie przerwę. Niestety długo ona nie trwała. Jak mówię, jestem na leśnictwie, więc jestem skrajnie wyczulony na brak szacunku do przyrody. Gdy konsumowałem sobie jedzonko, moim oczom ukazała się rodzinka 2 plus 1, a na czele jej idzie mały dzbanek, tak na oko 6 lat i trzyma w ręku przekrojoną na pół butelkę, a w niej uwaga. Jaszczurkę, która podlega ochronie. Wiem, bo dla pewności sprawdziłem w podręczniku. Wstałem i zapytałem się, czy wiedzą, gdzie są i czy zdają sobie sprawę z tego, co robią. Oni potwierdzili informację, a ja na to, że to, co robią, podlega grzywnie i zaburzają ekosystem panujący na terenie rezerwatu. Matka i ojczulek na to, że dziecko i się bawi. Czara goryczy się przelała, więc pokazałem im odpowiednie artykuły i chciałem zadzwonić na Straż Leśną, bo takie działania są nieszkodliwe, tylko pozornie. Ojciec małego degenerata zaczął mnie popychać, kazać zejść z drogi i prawie wy***ałem się na kamienie. Odpuściłem sobie inicjatywę, bo do nich nie dało się przemówić. Ja od czasu do czasu wychodzę sobie do pobliskiego lasu, aby potrenować mieczem i nożem w ciszy i spokoju. Tak też było tego dnia. Idę sobie przez pokrzywy na najlepszą miejscówkę na trening nad jeziorem, aby wyzbyć się złych emocji. Niestety, gdy tylko się rozstawiłem, usłyszałem krzyk z rowera wodnego. Mamo, mamo, zobacz, tam jakiś chłopak macha mieczem, podpłyjmy tam. No i słyszę, że płyną w moim kierunku. Pierwsza podchodzi matka. Dobry wieczór, widzę, że umiesz machać mieczem. Na co ja odparłem trochę zdyszany. Tak, ale teraz jestem zajęty. Tak, a mój syn chciałby też trochę się pobawić.
bawić, więc daj mu swój miecz na chwilę. I ja niestety muszę odmówić, gdyż jest to miecz, który dostałem od wujka i jest drogi. W tym momencie matka się odpala. Tak? Skoro masz go, to cię stać, a taki chłopiec nie może sobie na to pozwolić. Poza tym masz pozwolenie? Nie wyglądasz na kogoś po 18. Mam zadzwonić na policję? Na co ja odpowiadam? Po pierwsze, nie stać mnie na niego. To prezent. Po drugie, jest to broń treningowa, co oznacza, że nie trzeba mieć 18. Po trzecie, mogłaby pani odpłynąć. Mi tylko pani przeszkadza, a mam wrażenie, że czas pływania się niedługo pani skończy. Na co ona tylko wydusiła przez zęby. Chodź, synu, niektórzy nie wiedzą, jak się dzielić. I sobie odpłynęli. Koniec. I to na tyle dzisiaj, moi drodzy. Dzięki serdeczne za oglądanie i pamiętajcie, że w kolejnym odcinku widzimy się już jutro o 17. Dzięki i na razie.